Oskarżam. Że w dniu 17 października 2016 roku w kolonii Dratów województwo lubelskie na terenie obwodu łowieckiego polnego nr 113 dzierżawionego przez koło łowieckie nr 1 Szarac z siedzibą w Lublinie pozyskał zwierzynę innej płci jelenia byka, podczas gdy upoważnił ją nr 27/13 wydane przez zarządcę obwodu łowieckiego przewidywało jelenia ciele i jelenia łanien na szkodę Skarbu Państwa reprezentowanego przez wojewodę lubelskiego. To jest oczywiste z artykułu 52 pkt 6 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie. Czy przyznaje się Pan to zarzut? Nie, nie przyznaje się. Czy Pan chciałby złożyć jakieś wyjaśnienie? Będę składał wyjaśnienia z tym, że chciałem zmienić, że to, co powiedziałem na policji, więcej bardzo nie ma nic do powiedzenia. Tego samego dnia, jak był strzał, rzecznik 15-20 minut, jak po tym, jak oni odjechali z łowiska. To dlaczego Pan w swoich pierwszych zeznaniach wskazał, jeżeli można z jakichś sądów, albo z jakichś sądów odczytał, albo ja mogę odczytać, jeżeli by sobie ktoś kontroli. Proszę bardzo. Tak, że po tym jak pojechali, to wróciłem do swojego samochodu, zakończyłem polowanie. Tak. I potem zaczyna Pan opowiadać o tym, co Pan robił następnego dnia. Że sprawdził Pan wpis, wypis polowań i dopiero wtedy, jak Pan zauważył, że jest jeden łania, to wtedy ja pojechałem więc na polanę i zobaczyłem, że na trawie obok rowu leży penis i on. W mojej ocenie to wygląda tak, jakby Pan sprawił to dopiero następnego dnia, a nie tego samego. To skąd te słowa? Tego samego dnia, a na mnie dzisiaj pojechałem sprawdzić, bo jak sprawdziłem zeszycie, pojechałem jeszcze w to samo miejsce, zobaczyć, co właściwie tam ogłoszyło. Zdało się, że tak. Czy Panie Sieniądra widział Pan również 20 minut po strzale? Czy wtedy na przykład z jakichś powodów Pan tego nie widział? A dopiero na drugi dzień w ciągu dnia. Czy no, leżało to z sądu wysokiego, leżało na łące. A jądra rzucone były krzaki i część patroszów, a żołądek leżał na czy Pan to wszystko widział, ale pytanie brzmi kiedy, którego dnia? 20 minut po strzale. Po strzale widziałem te jądra i inne patroszy. Rozumiem. Dziękuję, nie mam więcej. Muszę powiedzieć, tak żeby sprecyzować, to liczenie się z możliwością tylko szybciutu, to w Pana wypadku czymś skutkuje, czymś się przejawia. Czy to ma wpływ na sposób, miejsce i w ogóle decyzję o tym, żeby strzelać w praktyce Pana oczywiście. Jaki? O co tak bliżej chodzi, to żeby skonkretyzować? Liczy się Pan z możliwością rekoszytu i co w związku z tym? Proszę sądu wysokiego, jeśli strzelam na przykład stojąc na tego na ziemi i celując do zwierzęcia, czy tak może wystąpić taki wyposeb. Od czego? Czy to jest ładne? No gdzieś można się odbić od kamienia, jeśli nie trafię w zwierzynę, można się odbić od kamienia, od drzewa, od tego. Ale jeśli siedzę na wodę i tego, to jest po prostu się strzela z góry. To jest, nie ma możliwości, że poszedł. Nie, nie. Ale jeśli się na wodę jest, trzeba się i strzela się w górę. To co? To chyba nie wiem, jeśli spróbuję. Mówi Pan, że ten jeleń leżał na polanie, tam w pobliżu były rzeczy, od których mogło dojść do rykoszetu. Nie. Tam nie było możliwości. Członek koła łowieckiego wykonujący
bezpłatnego tego indywidualnego planowania. Czy jest zobowiązany do płatności za TPO? W stosunku do koła łódzkiego? Czy to tylko jest wyłącznie polowań czy tak zwanej dewizowej płat? W stosunku do koła łódzkiego? Który jest członkiem, tak? Proszę jeszcze raz zadać pytanie. Czy członek koła łowieckiego, czy ta płata, czy członek koła łowieckiego, wykonujący polowanie indywidualnego na podstawie odstrzału, tak, czy on również jest zobowiązany do dokonania tej płatności dodatkowej za trofeum w stosunku do koła łowieckiego, którego jest członkiem? Ja opieram się na rozporządzeniu ministra dnia 21 czerwca 2005 roku. Rozporządzenie mówiłem, bo zwierzę w sprawie zwierzyny gospodarczej pozyskanej, gdzie ekwiwalent określałem. Którego? 21 czerwca w rozporządzeniu zeznania. 21 czerwca 2005 roku. W sprawie zwierzyny gospodarczej pozyskanej. Ekwiwalent określa stawki. W tym przypadku wynosi 5800 zł za artykuł 1. Jest to ekwiwalent. Rozumiem, ekwiwalent. A czy to są podobne stawki są przy pozyskaniu prawa zwierzyny? Z tego co mi wiadomo, w Wysokim Sądzie tam są zupełnie inne stawki. Natomiast ja nie jestem biegłym tutaj materii, aby określać wartość tego podróża. Ja zabrałem Jelenia i Sarnę na skup do siebie do firmy. Na skupie przyjęliśmy Sarnę i tego Jelenia. Syn nie miał odczarę byczka, a to był byczek i wpisał ładę. To miałem bardzo 94 kilo. Zapłaciliśmy za niego według cennika jelenia. Czy to jeden, czy być, czy jelania, to jest przyciela, to jest na drugi dzień, około południa, zadzwonił prezes i pytał się, gdzie wypatroszyliśmy tego jelenia. Po tym, jak ta wiadomość dotarła do pana, mówił, że ten jeleń to on celował do łani, a trafił jelenia ewentualnie w jakiś inny sposób. Coś na temat tego, w jakich okolicznościach jeleń został przez syna zastrzeżony. Czy syn pan o tym mówił wtedy, kiedy się tego dnia spotkaliście, objeżdżając samochodem jeden przez drugiego? Mówił, że strzelił cielaka, celował do łani, a strzelił cielaka. No i tak żeśmy... A jak patrzyłem, to dopiero zobaczyłem, że ten byczek ma taki... robi 20 cm. No ale to sobie mówił, że strzelał do łani, ale trafił. Tak. Więc te 20-centymetrowe rogi to... W momencie, kiedy pan patroszył, dopiero pan zobaczył? Tak. Mimo, że od razu pan wspominał o tym, że strzelił... Nie, nie mówił, że cielaka. Strzelował do łani, strzelił cielaka, nie? Mhm. Ale ten cielak okazał się już taki roczny, nie? Jeszcze raz. Pan powiedział, syn nie dostał i to pewnie nie dostał przez to drugie dno. A to jak czytam protokół, to jest tam napisane, że nie wiedziałem, że syn nie miał pozwolenia. No nie wiedziałem, co mogę powiedzieć, że nie miał. No bo... Także się miał. Bo w jakiś inny sposób przez to drugie dno z tych pozwoleń panowie, rozumiem, że po złości nie dostaliście. No nie dostaliście. Czyli powinno być to wiadomo w momencie, kiedy ich nie dostaliście. A nie pan zdziwił się, że syn nie ma. No ja nie miałem na ten obwód akurat, nie? Bo na inne obwody miałem. A na ten obwód nie miałem, no i syn nie miał. Ja to już szczerze, że ja nie sprawdzałem. Nie wiedziałem też, że nie mam. Bo myślałem, że wpisuję, to wpisuję na wszystkie obwody. Ten obwód.
Inni koledzy mieli, a my akurat nie mieli. Że będą brać próbki DNA, zabrali mięso, które nie było z tego jedzenia, tylko robimy z zakładu, tak? Z zakładu, tak. Mówiąc, że będą brali próbki DNA. Tak, zabrali skórę z tego jedzenia. Zaprowadziłem ich do solarnych skór, sprawdzali, czy nie ma jeszcze jakichś tam jelenia, czy... Ale z tego ustrzelono wszyscy? Tak, tak. To też by tylko było. Z niego była skóra. Wszyscy, no tak? Cóż, ktoś więcej chciałby tam powiedzieć? Chcieli zabrać wołowinę, czerwone mięso, które tam było, no, było i kościół, też by przedstawili. Dlatego ja z uśmiechem na ustach powiedziałem mu, że panowie, to jest wołowina, nie? I jeżeli ją zabierzecie, to będziecie płacić za to. To. No i to wołowinę zostawili, tylko próbki wzięli, nie? A tą sarnę z tym, no, tam wycielak sarna, marka, na 70-lecie koła wołowiny jubilowej. Ten Marek Otrawie, jak to się nazywa? Zabezpieczyli jakiś łeb? Nie, mamy zabezpieczyli łeb. Pytałem o łeb, powiedziałem, że jest na boku TIM. Poszło ze mną dwóch policjantów, jeden się żywał i nie uciekli. Zabezpieczyli ten drugi. Ale łeb zabrali drugi, ten syn strzelił na innym obwodzie, nie? A ja na drugi dzień ten łeb zdjął. Drugi, ten nasz inny, ten, który z nich strzelił na innym. Nie, przecież pierwszą drogą ja mogę długo to opowiadać, to samo co zeznałem pan w śledztwie i w zasadzie no to nic innego pan dodać się mogę, to wszystko powtórzę z tym, że no podobno zmieniły się tu jakieś okoliczności, zeznania pisze moich tutaj przedmówców świadka, jednego ze świadków. Ale to świadek pamięta, może zezna się drugi, jeśli chodzi o fakty, a nie... No to bardzo, no to jest nieakulowany, pan wymieniał Lidl, przyjechali do mnie koledzy właśnie jak Janusz i Marek, no i pojechali tam zapisać się do książki zapisów. Udaliśmy się na polowanie. Kolega Geniusz został, zapisał się na drugim obwodzie we wsi Kocia Góra. Natomiast my... Natomiast w obwodzie 128. Natomiast my udaliśmy się do obwodu 113, gdzie ja byłem zapisany na bratu, to określenie tam miejsca próbowania. Natomiast kolega Marek był zapisany na kolonię bratów. No ale ponieważ jechaliśmy samochodem kolegi Woźniaka, no to zamieniliśmy się, że tak powiem, miejscami, bo ten bratów był dalej, a ta obrona kolonia bratów była bliżej, no i tam już samochód przysiada. Więc zamieniliśmy się miejscami. Woźniaka, więc zamieniliśmy się miejscami kolorowe. To... No i jak to moje się... miejsce było tam, a nie to amoralizm. No dlatego tak, no tak się to praktykuje, że chodzi o to określenie miejsca, że ktoś tam jest, nie? W tym miejscu albo w tym, a czy ten, a ten. Chodzi do wiadomości drugich kolegów, że w tym miejscu ktoś poluje. No, więc to nie jest to jakiś tam potrzebny. Tak około godziny 18, po 18, może lekko słyszałem strzał. Tak, kierunku tam bratowa. No, mówiliśmy się, że tam spotykamy się około godziny 20. Spotykamy już
zrobiło się tak ciemno, a czy w tym czasie. W międzyczasie wyszła sarna, no, strzeliła. No, wcześniej, przed czasem, to było mówione, przyjechał kumyk Marek. Więc ja wypatrzyłem tą swoją sarnę, no i dorzuciłem do samochodu, na którym miał upolowane go. No, byczka, jak to nazwał. I dorzuciłem do samochodu. Uporowanego byczka. I udaliśmy się w kierunku Kocin Góry, żeby zabrać tę wielgęcię. W międzyczasie jeszcze kolega Marek jest szarów Lisa i udaliśmy się do mnie na podwórko. Jak wysoko są sobie życzy, to ja mam taką mapkę poglądową, jak to mniej więcej wyglądało. Ja mieszkam tu jest droga do Łęcznej i tu jest zapis, myśmy nie zapisują się, książka zapisów. Więc myśmy pojechali najpierw tak, żeby tu zawieźć kolega, to nie wiem, czy to jest tak, żeby go zawieźć tutaj. Potem pojechaliśmy tu, ja zostałem tu, a kolega Marek, to tutaj są takie drogi ścieżki, polował tutaj w tej drogi. Nie jesteśmy w trakcie. Tylko z sądu, no wiarygodność tutaj zero, to jest trochę taka nie bardzo. Dlaczego? Dlatego, że on dwa razy miał zabrane pozwolenie za broń. Raz za to, że po pijanemu broni go policja znalazła z bronią. Drugi raz za to, że no za jakieś tam nieuczciwe działania w biznesie. Również miał cofnięte pozwolenie i z tego co wiem, to ktoś mu tam załatwił. No, już nie będę wskazywał kto. No, prawdopodobnie chciał się odwdzięczyć komuś. Dlatego, że załatwił, że na powrót to pozwolenie otrzymał. Tak, proszę. Więc chciał się wykazać, podejrzewam, tutaj przed prezesem, no i jakby no, podjął działania takie śledzące, w sensie takim, że ja uważam, że on nie był zapisany na polowanie, wpisał się dopiero na drugi dzień i dlatego do nas nie podszedł, bo normalny kolega podchodzi do kolegów i mówi, co tu robicie, jak polujecie, jak się macie. Prawda? Natomiast on gdzieś tam się przyczaił, prawdopodobnie, ale zeznaje, nie podejść, no, tak to się, co robimy, jak się mamy. No, takie są zasady, więc prawdopodobnie wszystko byśmy mu powiedzieli i wytłumaczyli. Nie? Sądzę, że on zeznaje, że po 15 minutach, jak nas widział, on nie mógł widzieć samochodu, ponieważ oddzielają tą ambonę od drogi, oddziela dość duży pas krzaków, więc on najpierw zeznał, że to było czerwony samochód, ponieważ czerwony samochód mam ja, a potem zeznał, że czarny, jak już na drugi dzień został ukierunkowany. No tak zeznał w pierwszym podejściu, czym on już zeznania zmienił. W pierwszym swoim zeznaniu zeznał, że widziałeś, że się dekoładowali, a w drugim zeznaniu na policji zeznał, że zamykaliśmy klapę. Także no to nie wiem, czy widział, czy nie widział. My przecież nie mówimy, że to nie był byczek. No był to byczek, no ale on tutaj na korytarzu mówi, że on miał takiego dużego penisa. On w życiu nie zastrzelił byka. Nie ma. Nawet jelenia nie zastrzelił chyba. Może jakiegoś cielaka, ale wątpię, raczej nie. Myślimy z niego, to jest taki żaden. Powiedziałem, że teraz ja mam już szalonych 10 byków i po wielkości penisa nie można mówić, czy to był duży, mały czy średni. Więc zresztą... Można to odróżnić? Nie, na pewno nie. Weterynarz nie jest w stanie tego odróżnić, a myślimy tym bardziej. Zresztą, no nie wiem, jak to można... Weterynarz nie jest w stanie tego odróżnić.
tutaj w przyrodzie jest tak jak i u ludzi. Jeden ma taki, drugi ma taki. No, nie do protokołu, no, ale on to coś takim sądzi, że to był byk. Zresztą wszystkie sądy. Policja to wszystko sprawdziła, zbadała. Po naszych zeznaniach, po tym wszystkim, z tego co wiadomo, była rewizja. Były zabezpieczone skóra, były zabezpieczone tam paprochy, były zabezpieczone, no ten naczółek jest gdzieś tam, więc był to naprawdę byczek, a jeżeli on mówi, że był to byk, no to nie wiem na jakiej podstawie. Policja przeprowadziła wnikliwe, uważam, śledztwo i nasze tłumaczenia, czy tam nasze zeznania. Nasze zeznania, że tak powiem, potwierdziły się jakby w śledztwie policji. No, policja nie po to pojechała, chyba tam 6 czy 8 ludzi z kryminalnej do firmy Ryjek. Po to tylko, żeby pojechać, no przecież tam... Ale to z potwierdzeniem wynikało, że realizowało się w czym? Co zostało potwierdzone? Tak, żeby... No, że był to mały byczek. Ja tylko stwierdzam, że był to mały byczek. Przez policję. Który był wielkością odpowiedzią. Ale w jaki sposób to policja potwierdziła wielkość tego... No, skórę, zabezpieczyła skórę, wymiary skóry świadczą o wielkości. Wymiary skóry świadczą o wielkości zwierzęcia, natomiast penis na pewno nie świadczy o wielkości zwierzęcia. No. Na podstawie tej skóry można było określić, że to był... Myślę, że to był mały byczek, a nie jakiś tam duży byk. No na pewno on nie mógł widzieć tego, że ten byk w tym miejscu był strzelony. To, że myśmy go przywieźli, to jest fakt i my tego nie ukrywamy. Przecież byk został, tak powiem, zabrany z kół, zapłacony i tak dalej. Razem z moją posadną kwit na to wszystko został wystawiony. Marek wspominał coś, że nie ma pozwolenia na byka. Pan? Nie, proszę Wysokiego Sądu. Więc tak, to był sezon polowań. W planie polowań były i byki, i łanie. Ja miałem na odstrzale i byka, i łanie. I cielaka chyba też miałem, więc to są odstrzały, są tu warte. Plan polowań jest wydzielany, czy przyporządkowany do koła, tak? Nie do obwodu, bo to jest mniejszy. Nie, do obwodu. To jest, znaczy na każdy obwód jest plan polowań. Na każdy obwód. I w tym obwodzie 113 było przewidziane jeszcze do odstrzału i byk, i łanie. Ja miałem to w odstrzale. Byk był w klasie pierwszej, czyli młody. Gdybym ja go strzelił, to nie miałem żadnego interesu, żeby tego byka nie wpisać, nie wykazać. No bo jak miałem interes, skoro miałem go w kartce, był w planie. Jeżeli ja bym go strzelił tego byka, to na pewno byśmy się tu dzisiaj nie spotykali. No nie ma zwyczaju, żeby zaglądać koledze w kartkę, czy wręcz pytać się, no szczerze gratuluję się i to, że ja uczestniczyłem tylko jakby w tym, że pomogłem koledze w więzieniu i patroszy, no przecież jesteśmy przyjaciółmi. Kolega, pan Józef Polak, to próbuje się zemścić na mnie, dlatego że ja jak tą notkę robiłem, to pojechałem tam na ambonę, żeby zobaczyć jaka tam jest widoczność, no i znalazłem lampki. Więc zawiadomiłem policję, że leży napój, no nie mogłem go ruszać, bo dlaczego miałem go ruszać? Robić. Policja się zajęła tą sprawą, stwierdziła, że nie było odcisków palonek. Wysoki sądzie, nic więcej ponad to, co sporządzone przeze mnie na tarce służbowej. Mogę zeznać na to, że generalnie nie jestem bezpośrednim świadkiem. Jedynie nie opisywałem informacje, które do mnie spływały od czasu poinformowania mnie przez pana Józefa. Około godziny 15-16, kiedy dla nas już ta sprawa się zakończyła. Pamięta pan jakieś szczegóły? No, większość szczegółów pamiętam i z tego co opisywałem. Przyczynianie byłoby bezpośrednim świadkiem.
A co w takim razie można? No, możesz sobie przypomnieć jeszcze. Kula, to co napisałem? Nic. To co napisałem? Odczytaj co zdania świadka w skali 72 do 73. Jesteś prezesem zarządu koła łowieckiego nr 1 Szara w Lublinie. W dniu wczorajszym, około godziny 10.30, zostałem powiadomiony telefonicznie przez Józefa Pola, myśliwego z koła łowieckiego Szara, o tym, że znalazł on trzewia jelenia byka na miejscu Ludwin za cmentarzem. Mówił mi też, że gdy on się wpisywał w książce polowań, to nie był w niej wpisany ten byk jako pozyskany. Ponadto Józef Polak powiedział, że był świadkiem upolowania jelenia byka przez trzech znanych mu myśliwych. To jest Grzegorza Marka i w związku z powyższym skontaktowałem się telefonicznie z sekretarzem zarządu koła Jerzym Mikołajczakiem, członkiem komisji rewizyjnej Marianem Staszakiem, członkami łowieckimi Michałem Brońskim i Mateuszem Iwankiem, informując ich o zaistniałej sytuacji. Próbowałem się również skontaktować ze strażnikiem łowieckim Andrzejem Gołębiowskim, jednak ten nie odbierał telefonu. Ja wszystkie wyżej wymienione osoby poprosiłem o przyjazd do obwodu i mieliśmy się spotkać w Ludwinie na posesji u pana Józefa. Jadąc na spotkanie do Ludwina po drodze zajechałem do pana Zakrzewskiego Marcina w miejscowości Stara Wieś, gmina Łęczna, gdzie jest wyłożony rejestr pobytu myśliwych i rejestr pozyskania zwierzyny w celu sprawdzenia ostatnich wpisów. Ja tam spotkałem strażnika łowieckiego Pawła Zakrzewskiego i myśliwego z naszego koła Andrzeja Zakrzewskiego, którzy przywieźli po wypadkową stawkę na przyczepie samochodu. Ja ich nie informowałem o przedmiotowym zdarzeniu. Poleciłem tylko zutylizować przywiezioną stawkę. Wykonałem fotokopię ostatniej strony wpisu rejestru pobytu myśliwych, książkę polowań oraz rejestr wykazu pozyskania jeleni. Fotokopię załączam do protokołu. Następnie udałem się na umówione spotkanie w Ludwinie. Na miejsce przyjechali wszyscy powiadomieni. Udaliśmy się w miejsce znalezienia wnętrzności jelenia, gdzie znaleźliśmy oznaki, że jest to dorosły samiec jelenia byk. Na miejscu były jądra oraz penis jelenia byka o długości około 25 cm. To świadczy, że była to dorosła sztuka. Pan Jerzy Mikołajczak o fakcie powiadomił Państwową Straż Łowiecką, a następnie policję, która przybyła na miejsce zdarzenia. Ja jeszcze tego dnia zadzwoniłem do Marka. Było to około godziny 14.40. Ja Marka Woźniaka zapytałem o to, aby mi wskazał dokładne miejsce upolowania jelenia łani. Marek Woźniak powiedział mi, że upolował jelenia łanie i podał jako miejsce upolowania miejscowość Dratów Kolony, niedaleko restauracji Aplaus. Zapytałem również, gdzie dokonał on wypatroszenia upolowanej łani. Powiedział, że nie wie, gdyż jelenia w całości wrzucił na bagażnik samochodu z jego ojcem i zadzwonił do ojca, żeby zapytać, gdzie był dokładnie patroszony ten jeleń. Po około pół godziny Marek Woźniak dzwonił, informując, że był patrzony na łące, do której dojechaliśmy drogą, gdzie po wyjeździe z Lublina w stronę cmentarza skręca się w lewo w czarną drogę przed cmentarzem pomiędzy stadionem a cmentarzem. Tą drogą należy jechać około 1–1,5 km i po prawej stronie znajduje się łąka. Opisane miejsce przez Marka Woźniaka pasowało do miejsca odnalezienia trzewi jelenia byka. W wyniku zdarzenia Skarb Państwa oraz koło łowieckie Szarak zostały pokrzywdzone, gdyż środki ze sprzedaży duszy jelenia byka, który został skłusowany, nie wpłyną do kasy koła łowieckiego. Wartość skłusowanego i skradzionego jelenia byka to wartość około 1000 zł. Chciałbym jeszcze dodać, że pan Marek oraz pan Grzegorz
17 października 2016 roku mogli polować w miejscu zgłoszonym w książce polowań, natomiast nie mogli polować w miejscu znalezienia wnętrzności byka. To wszystko są to zeznania w tej sprawie. Chciałbym spytać, co to znaczy dorosły jeleń w znaczeniu, czy jeleń urodzony w ubiegłym roku, licząc od października, tak jak wtedy, czyli około półtora rocznym, to pan rozumie dorosły, czy to jeszcze nie jest dorosły? Dorosły? W ubiegłym roku od października do dzisiaj? Tak, czyli mając około półtora roku. To jest byk w tak zwanej pierwszej klasie, tak jest już dorosły. Poroże byka w pierwszym roku jest znacznie uboższe niż to, które było przedstawiane w sprawie. Zatem waga byka... A pan widział poroże? Nie widziałem, słyszałem. Nie widziałem tego poroża osobiście. Inni członkowie koła w tym czasie mogli dokonać strzelania takiego byka. A jeśli tak, to dlaczego akurat w przypadku Marka nie dostał on pozwolenia? Każdy może dokonywać odstrzału na podstawie indywidualnego. Ale wydanego. Przewidywał strzelanie również takich byków większych i dorosłych tak. W tamtym czasie? No nie. Czy każdy może dać odstrzelanie na indywidualnego pozwolenia? Tak. Połowowanie. Przewidywał możliwość odstrzału dorosłego jelenia żywca. I wracając do pytania, dlaczego Marek Bożek nie miał wpisanego pozwolenia? No nie, bo nie miał wpisanego pozwolenia. A dlaczego nie miał? Czy to wynika z jakiejś decyzji, czy on się nie ubiegał, czy to z czegoś szybko? Trzeba było się łowczego spytać. Na pewno mamy takie prawo w kole, które mówi, że każdy myśliwy, ponieważ jedynie byki są obiektem pożądania wielu myśliwych, mamy ich łącznie około 15. Jest nas... Znaczy, żywych 15, czy plan przewiduje odstrzał? Plan przewiduje około 15 sztuk. Jest nas 50 chętnych, stąd zlega to jakieś rekomendacje. Jest nas 50 chętnych. Znaczy wie, równo 15, a jest nas około 50 chętnych. Stąd jeżeli pan Marek wszedł już w tym sezonie jako polował byka, dlatego daje ten motor, że go nie miał wpisanego. Dlatego pobyka to jakieś rekomendacje. No bo pan tak powiedział, że za skusowane zwierzę tam koło powinno dostać pieniądze. Nie, tak nie powiedziałem. Koło utraciło w ten sposób pieniądze, bo jeżeli zwierzę nie byłoby skursowane, byłoby oddane do słupu i mielibyśmy wtedy przychód w postaci 1000 zł. Czyli wykonał przedtem, zanim doszło do tego strzelenia do zwierzęcia z tej sprawy? Znaczy na pewno jednego na pewno wcześniej wykonał przed tym, to pamiętam, a czy drugiego przed czy po, to już nie wiem, bo miał odstrzał na 20 jeszcze aktualnie. Także nie wiem, czy po prostu było to przed czy po, tak? Czy to wiesz, jakiś strzelił. Gdy myśliwy obrunkowo zastrzeli byka zamiast łani, to jak powinien się zachować? Czy może takiego byka odnosić, zabierać? Moim zdaniem nie powinno być takiej sytuacji, tak? No bo nie powinno w ogóle przepisy zabraniają strzelać do celu. Znaczy to praktycznie jest prawdopodobne możliwe, czy raczej nie jest zdarzone? Jeśli się wydarzy coś takiego, no to ewentualnie można telefon na przykład do łowczego, tak, czy do prezesa można porozmawiać, tak, że się przydarzyła sprawa, czy powiedzmy wpiszmy, czy coś zróbmy, czy no różne rzeczy się zdarzają, tak, ale ogólnie takich rzeczy nie powinno się robić. Nie powinno. Teraz drugie pytanie. A czy słyszał pan o takich wypadkach w praktyce? No, powiem szczerze, że słyszałem, ale nie wiem, nie praktykowałem tego tak jak mówię, jestem owczym krótko, także nie wiem co i jak wcześniej ktośkolwiek robił takie rzeczy.
No, a zostać czy... Tak, może pan mówić zostać. Tak, Wysoki Sądzie, na sam koniec dzisiejszej sprawy chciałbym złożyć dwa wnioski dowodowe. Pierwszy wniosek dowodowy to jest wniosek o przesłuchanie świadków, dokładnie szóstki świadków osób, które miały pozostawać razem z panem Woźniakiem właśnie w tym dniu 17 października w jego miejscu zamieszkania na umówionym wcześniej przyjęciu, o którym mówił pan Marek Woźniak, a które te osoby powinny również poświadczyć godzinę jego przyjazdu, która w mojej ocenie będzie pozostawała w całkowitej sprzeczności z zeznaniami pana Józefa co do godziny, w której miał on widzieć pana Marka Woźniaka prowadzącego samochód, współpracującego w tym porwaniu. Co oczywiście również ma istotne przełożenie nie tylko na miejsce, w którym ewentualnie mogło dojść do ustrzelenia tej zwierzyny, która jest przedmiotem tego postępowania, ale również czasu, możliwości rozpoznania, ponieważ 21 to już by była godzina, w stosunku do której można by było faktycznie zasadnie zarzucać, że o takiej godzinie nie powinno się już strzelać do. Czy też mogłyby być trudności w rozpoznaniu, czy mamy do czynienia z jeleniem łanią, czy z jeleniem bykiem. Ale oczywiście pan oskarżony przeczy co do tym okolicznościom, które podaje świadek Józef do godziny oddania tego strzału. Drugim wnioskiem dowodowym jest w Wysoki Sądzie kwestia no, niezabezpieczonego w tym postępowaniu, a stojącym w znacznej sprzeczności w stosunku do zabezpieczonego materiału dowodowego, kwestia pozostającej dalej w posiadaniu oskarżonego głowy tego właśnie jelenia, który został faktycznie ustrzelony, a którego poroże no, jest znacząco mniejsze, wręcz no, w stosunku do tego zabezpieczonego na karcie 83, czy też zdjęć tego, który czy też zabezpieczonych tych zdjęć, tego poroża na karcie 83, no chciałbym wskazać, że w zasadzie jest bez porównania długość tego poroża, a jest ona zgodna nie tylko z zeznaniami, nie tylko z wyjaśnieniami oskarżonego, ale również z zeznaniami świadków pana Eugeniusza oraz pana Grzegorza. Wysoki Sądzie, ja w związku z tym składam wniosek dowodowy nie tylko o zaliczenie w poczet materiału dowodowego tego zdjęcia, ale po drugie chciałbym wskazać miejsce przechowywania tej głowy, które jest miejscem no, działalności gospodarczej pana Marka Woźniaka oraz wnosiłbym o dokonanie zabezpieczenia przez policję, czy też w formie, no, domyślam się ewentualnej dokumentacji fotograficznej, odmiarowej, pomiarowej tej głowy, jak też odebranie materiału biologicznego w celu porównania materiału biologicznego tej głowy, czyli DNA, mówiąc potocznie, z tym DNA tych patroków, które zostały zabezpieczone na bezpośrednio na miejscu, na którym faktycznie do patroszenia tego zwierzęcia miało nadchodzić. Uważam, że nie tylko również to powinno być okolicznością ewentualnego sprawdzenia biologicznego na podstawie tych materiałów biologicznych, czy też te dwa materiały są ze sobą zgodne w zakresie tego materiału biologicznego, ale również w Wysokim Sądzie wnosiłbym o dokonanie pewnej opinii na podstawie tego DNA, bo myślę, że to jest czynność już kwestia techniczna i kwestia po prostu szerszego zawężenia tezy na biegłego. Kwestia oceny na podstawie tego materiału biologicznego i kodu DNA, jakiego wieku było to zwierzę. Więc myślę, że jest to możliwe. Myślę, że nie jest to problematyczne, nie powinno stwarzać jakiejś daleko posuniętej trudności. W związku z powyższym no, składam wniosek również o odroczenie rozprawy, czy też ogłoszenie przerwy celem wezwania wnioskowanych świadków. Celem dokonania czynności zabezpieczających i porównawczych. Sąd postanowił, już ten dzień dzisiejszy w tym momencie sąd postanowił, uzupełniająco przysłuchać Eugeniusza obecnego na stanie rozprawy. Proszę podejść sobie pan, jak ten pan chce się pan jeszcze raz przysłuchiwany w tej sprawie, w związku z tym zdjęciem sąd chciałby zadać panu dodatkowe pytania. Dlaczego w ogóle to zdjęcie zostało wykonane? Czy każdemu zrobionemu, zastrzelonemu zwierzęciu wykonywane są takie zdjęcia? O co chodzi? Nie, ale to on był oskurowany, wytrybowany, nie są wytrybowane, a podpady nogi tego poszło na pokutę, nie? Jest zbiornik, który przyjeżdża z Bakutila samochód i zabiera. Dlatego jak policja przyjechali i chcieli te części od tego jelenia, to on był wyrzucony na Bakutil, zakopany tam różnymi odpadami.
I na drugi dzień ja go... Czyli, ale jeszcze nie zostało odebrane. Tak, na kupie nie zostało odebrane. Odebrane. Po tym jak przyjechała do dnia do mojego zakładu, to co się działo? Wzięli skórę, zaprowadziłem ich do solarni skóry. Zabrali tą skórę. To była jedyna skóra? Jedyna skóra była z tego właśnie, że nie było żadnych innych i sama ta była, którą przywiozłem i skóra. A w solarni w tym czasie była to jedyna skóra samca i była jeszcze tylko skóra sarny zastrzelonej przez pana Polaka, tak? Tak, tam posolone linie skóry zbytła, ciebaków, dzików, ale wiele lepiej. I jak doszło do wykonania tego zdjęcia, czy coś się dalej działo? A wzięliśmy, pracownicy weszli do tej tej, to szukali te podłoże. I na drugi dzień, bo to, jak policja była, to już była wieku ciemno. I zrobiliśmy zdjęcie, wypreparowaliśmy tę podłogę i jest do porównania i do zbadania. Skóra również była wymierzona, mierzyli centymetrami, policja mierzyła, rozkładali, mierzyli dłuższość. Ale ona została wyjęta z innych odpadów po odejściu policji. Głowa? Tak. Na drugi dzień rano. Policjantów, ale nie chcieli szukać. Ja bym tutaj. Czy będę mogło się okazać zdjęcie tej głowy i może świadek się po prostu odniósł, czy będę jego pamięci, czy to właśnie była głowa tego zwierzęcia, które było patroszonkiem tego dnia, 17 października. Tak, bo innego nie było. Takiego w pierwszej głowie innego nie miał. Tak. To jest ta głowa, nie ta, którą zabrali z poprzednio co strzeli w kole numer 20. Jestem nieszczęsny być. A jeszcze ktoś by mi pewien. I pan mówił policjantom, że głowa tego zwierzęcia... Jest na Bakutim. Jest na Bakutim. Że, tak. Że tam, że to jest ta głowa, tak. Którą chodzi, tak? I tak. Myśli... Inne nie. Nie ma, bo zabrali to, ja powiedziałem, że to nie ta głowa. Nie od tego jedzenia. Ten jeden tusza poszła na skup do kota. Z tamtej głowy, co oni zabrali, nie? I zabezpieczyli inną głowę. I pan nie mówił, nie? I to niech informował, że to nie jest. Tak, to nie jest tak. Duża poszła, skup do kota, kot to jest nazwisko. Tak, skup do kota, Grzegorzko. Elita. Elita. Grzegorzko. Została sprzedana w firmie Elita Grzegorzko. A głowa została jako trofea. A głowa została. Policja. Ale ta głowa była jelenia dwieka strzelonego na innym obwodzie, w innym dniu. Tak, tak. Ja chciałem jeszcze odnieść się do zeznań tej świadka Tomasza, który twierdzi, że byk ważył 120 kg. No przecież nie wiem, na jakiej podstawie, jeżeli tego byka nie było, bo policja wyraźnie stwierdziła, że byka nie było, innego, tylko był ten i sam działanie. Natomiast on mówi o jakimś tam wyimaginowanym byku oraz mówi, że... Myślę, że byka nie było, ale że byk ważył 120 kg, ale pan mówi, że według dokumentacji. Może on opiera się na dokumentacji. Na jakiej dokumentacji? On się opiera na długości penisa. Nie na dokumentacji, bo za 5% to się nie wie. To się nic. Bo on powiedział, że to, że według niego to był wieloletni, no ale nie widział go, nie ważył. Natomiast mówi, że ważył 120 kilo, to nie wiem na jakiej podstawie. Po pierwsze. Po drugie stwierdził, że to był szóstak czy ósmak. I że powiedzieli mi to koledzy no jak mogli powiedzieć, że to ósmak jak to jest tak na pewno się szpica. Bo ósmak na pewno nie byłby... Podczas